Witajcie! Dziś przedstawię Wam najnowsze, super świeże, czteropokojowe mieszkanie na poznańskich Podolanach, które dopiero co trafiło do oferty naszego biura nieruchomości. Jesteśmy w mieszkaniu, które ma 76 metrów kwadratowych, w tym salon z aneksem kuchennym, przedpokój, 3 sypialnie, garderobę, a także łazienkę. Do mieszkania mamy oczywiście duży balkon, a także jedno miejsce postojowe w hali garażowej. To wnętrze urządzone zostało w bardzo roślinnym klimacie. Mamy tutaj dużo zieleni, musztardową żółć, szarości, a także drewno. Całość idealnie nawiązuje do okolicy, w jakiej się znajdujemy, bo jest tutaj naprawdę dużo zieleni i bardzo cicho i spokojnie. Osiedle, na którym znajduje się budynek, jest idealne dla rodzin. Każdy znajdzie tutaj miejsce dla siebie. Dzieci, super plac zabaw i mnóstwo miejsca do biegania. Rodzice, bardzo dużo miejsca do spacerowania. Już na wejściu do mieszkania zauważyć możemy ciemnozieloną ścianę, która jest idealnym zwiastunem stylu, w jakim wykończone zostało mieszkanie. Znajdziemy tutaj także całą ścianę zabudowaną szafami, które wykonane zostały przez stolarza i pomieszczą naprawdę dużo ubrań, a także butów. Dodatkowo mamy tutaj także półkę, na której swobodnie możemy usiąść i ubrać buty przed wyjściem z mieszkania. Kierując się dalej w głąb mieszkania, które dzisiaj Wam pokazuję, mijamy dwie sypialnie, łazienkę, dalej garderobę, ostatnią, trzecią sypialnię i salon z aneksem kuchennym, do którego teraz przejdziemy. Zapraszam! 24-metrowy salon z aneksem kuchennym ma kształt prostokąta i urządzony został bardzo funkcjonalnie, jak zwykle podzielony na trzy strefy. Salon z aneksem kuchennym, część jadalniana, a także część wypoczynkowa z charakterystyczną musztardową kanapą. Zabudowa kuchenna, podobnie jak szafy w przedpokoju, wykonana została przez stolarza na wymiar. Znajdziemy tutaj dwa kolory frontów, jasne drewno, a także pistacjowo-miętowy dół. Dodatkowo zastosowany został tutaj szary blat, który imituje nam kamień. Zamontowane zostały już sprzęty AGD, takie jak płyta indukcyjna, piekarnik, a także okap, który ukryty jest w szafce nad płytą. Mamy tutaj także zlew z baterią. Niedaleko aneksu kuchennego znajduje się część jadalniana z prostokątnym stołem, czterema miękkimi krzesłami, a także mega dekoracyjną lampą, która doskonale nawiązuje do ogromnej ilości drzew za oknem. Część wypoczynkowa ma bardzo dużo elementów dekoracyjnych, dużych i małych. Jest tutaj musztardowa miękka kanapa, wzorzysta tapeta w kwiaty, betonowy stolik kawowy, a na wprost nie szafka RTV w czarnym kolorze z drewnianym blatem. I to jest właśnie ta tapeta, o której wspominałam. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podoba, co uważacie i czy może chcielibyście mieć taką we własnym wnętrzu. Do mieszkania mamy także balkon, o którym wspominałam już na początku naszego filmu. A wyjście na balkon mamy z salonu i największej sypialni, która jest obok. Sypialnia po sąsiedzku z salonem jest największa w tym mieszkaniu i ma 12,5 m kwadratowego. Będzie doskonała na główną sypialnię w tym mieszkaniu. Przechodząc dalej do dwóch kolejnych sypialni, mijamy garderobę, która na pewno będzie bardzo użytecznym pomieszczeniem obok głównej sypialni. Druga sypialnia idealna dla dziecka. Bardzo duże okno, które da mnóstwo światła i będzie bardzo pożyteczne przy odrabianiu lekcji i wykonywaniu prac domowych. Ostatnia sypialnia w tym mieszkaniu, trzecia. Dajcie znać, jaki macie pomysł na to pomieszczenie. Drugi pokój dziecka, biblioteka, a może domowe biuro, bo w końcu wielu z nas pracuje teraz z domu. Ostatnie pomieszczenie w tym mieszkaniu. Czas na łazienkę. Super odświeżające pomieszczenie z dużym elementem dekoracyjnym w postaci modnych płytek z motywem lastryko. Znajdziecie tutaj wannę z szybą nawannową,
umywalkę z baterią, szafkę podumywalkową z dwiema szufladami, toaletę w zabudowie, lustro, a także mega dekoracyjną tapetę, która na marginesie przystosowana jest do pomieszczeń takich jak łazienka. Dodatkowo jest tutaj ogrom miejsca do przechowywania. Stolarz zabudował całą ścianę, tworząc szafki do przechowywania, a także ukryty kosz na pranie. Zobaczcie sami. Nie wiem jak Wy, ale ja jestem całkowicie oczarowana tym wnętrzem. Jest tu mega przytulnie. Dajcie znać, co uważacie o tym wnętrzu w komentarzach pod filmem, bo jestem bardzo ciekawa. Jak zwykle zachęcam także do subskrypcji naszego kanału na YouTube, na którym na bieżąco pojawiają się najnowsze oferty naszego biura nieruchomości.